W środę, 14 lipca, odbyła się 35. sesja Rady Powiatu Kozienickiego. Podczas niej udzielono wotum zaufania i absolutorium zarządowi powiatu z wykonania budżetu za 2020 rok. Minutą ciszy uczczono też zmarłego ostatnio naczelnika Wydziału Zdrowia, Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych Janusza Patkowskiego. Zanim przystąpiono do podejmowania stosownych uchwał, starosta Krzysztof Wolski omówił najważniejsze aspekty z raportu o stanie powiatu za rok ubiegły. Jak zaznaczył, raport został przygotowany przez poprzedni zarząd. Dochody w 2020 roku wyniosły prawie 75 milionów złotych, a wydatki prawie 64 miliony. Jeśli chodzi o inwestycje, to środki głównie przeznaczano na budowę dróg i chodników. Podjęto też działania w celu budowy w Kozienicach specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego. Na koniec roku w starostwie zatrudnionych było 123 osoby, łącznie ze stażystami i osobami zatrudnionymi w ramach prac interwencyjnych. Następnie po dyskusji i wyjaśnieniach przy jednym głosie wstrzymującym i 15 za udzielono wotum zaufania zarządowi powiatu, po czym rozpatrzono sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu za rok ubiegły. Wysłuchano opinii Komisji Rewizyjnej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej. Zarówno Komisja, jak i RIO pozytywnie zaopiniowały wykonanie budżetu. Po dyskusji i wyjaśnieniach radni jednogłośnie udzielili absolutorium zarządowi powiatu. W trakcie sesji podjęto także 4 inne uchwały. Jednogłośnie zatwierdzono sprawozdanie finansowe Kozienickiego Szpitala za rok ubiegły. Przy jednym głosie wstrzymującym przyjęto program ochrony środowiska dla powiatu kozienickiego na lata 2021-2025, a przy 12 za, 2 przeciw i 2 wstrzymujących zaakceptowano odpowiedź na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na czynność Rady Powiatu. W tym przypadku prawnicy uznali, że skarga dotycząca przerwania sesji w dniu 27 maja jest bezzasadna. Rozpatrzona została też skarga na działalność poprzedniego jeszcze starosty. Dotyczy ona praworządności w szkołach, a złożona została przez Stowarzyszenie Umarłych Statutów. Skarga uznana została za zasadną przy 13 głosach za, 1 przeciw i 2 wstrzymujących. Starosta poinformował, że zostanie powołana specjalna komisja, która oceni współpracę między radami rodziców a dyrekcjami placówek oświatowych podległych powiatowi, jeśli chodzi m.in. o przepływ informacji czy decyzje finansowe. W sprawach różnych mowa była m.in. o prowadzonym naborze pracowników przez firmy Citronex i planowanych remontach dróg na terenie powiatu. W trakcie sesji starosta Krzysztof Wolski poinformował o prowadzonych rozmowach z wojewodą mazowieckim na temat dofinansowania budowy ośrodka szkolno-wychowawczego w Kozienicach. Pełny zapis przebiegu 35. sesji Rady Powiatu Kozienickiego dostępny jest na stronie www.kozienicepowiat.pl.